Ekologiczny zegar tyka, i na realizację zapisów uchwały antysmogowej zostaje coraz mniej czasu. Do końca 2022 roku z Małopolski mają zniknąć wszystkie piece, które nie spełniają wymogów co najmniej trzeciej klasy emisyjnej. Tymczasem w 17 małopolskich gminach w ubiegłym roku nie zlikwidowano żadnego z kopciuchów, które są w głównej mierze odpowiedzialne za powstawanie smogu. Problemem jest również, że w wielu gminach nie dokończono wciąż inwentaryzacji źródeł ciepła. Czasu jest coraz mniej, bo przyszły rok to ostatni moment na realizację zapisów uchwały antysmogowej. Po tym terminie trzeba będzie liczyć się z niemałymi karami od 500 do nawet 5000 złotych.